Witam Państwa na konferencji Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Miło mi serdecznie wszystkich Państwa powitać. Na dzisiejszą konferencję zaprosiliśmy przedstawicieli w zasadzie wszystkich sektorów, które są członkami naszego stowarzyszenia. Po mojej lewej stronie jest Pani Ania Jóźwiak, która jest dyrektorem Biura Lokalnej Grupy Działania. Pani Maria Krasucka, przedstawiciel Rady Programowej. Pani Małgorzata Mirecka, również Rada Programowa. I po mojej prawej stronie pan Jerzy Chudzyński, członek zarządu, jednocześnie przedstawiciel organizacji pozarządowych. I pan Janusz Drożdżewski, członek zarządu i przedstawiciel mieszkańców. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się tutaj, żeby ogłosić termin naborów długo wyczekiwanych. Powiem tak tylko pokrótko, że prezesem Lokalnej Grupy Działania jestem ponad 2 lata i kiedy aż 27 miesięcy temu zostałam tym prezesem, mieliśmy w krótkim czasie ogłosić konkursy. Trwało to tyle miesięcy, ponieważ wszelkie procedury, których musieliśmy dokonać, zmiany wymagały bardzo wielu zatwierdzeń, poprawek, przede wszystkim ze strony Urzędu Marszałkowskiego, a w ostatnim czasie również w KRS-ie. Czekaliśmy na zmiany zapisów statutu w KRS-ie, co pozwoliłoby nam podjęcie wiążących decyzji w sprawie lokalnej strategii rozwoju. W związku z tym, że uzyskaliśmy w końcu wpis w KRS-ie, mogliśmy złożyć dalsze dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego. I tak naprawdę z terminem otwarcia naboru jesteśmy uzależnieni od przygotowania i podpisania przez Urząd Marszałkowski aneksu do umowy ramowej. Z tego, co możemy Państwu powiedzieć, i to jest dla nas, mówię, ta najważniejsza informacja, 20 listopada będziemy mogli upublicznić na naszych stronach internetowych składanie czy nabór grantowy. Składanie wniosków będzie trwało od 6 do 21 grudnia i od 6 stycznia Rada Programowa zacznie oceniać wnioski, zacznie swoją pracę. To czekanie naprawdę było dla wszystkich, mówię, takie wyczekane, może to tak zbieżność słów, ale w końcu po wielu miesiącach przygotowań. Przygotowania to nie były tylko dokumenty, które musieliśmy złożyć, to również nasze działania animacyjne, które do tej pory trwały. W zeszłym i w tym roku szkoliliśmy z podstawowych zasad pisania i realizacji projektów. Przeprowadziliśmy kilkanaście szkoleń, w tym szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski. I teraz kończy się ostatnia seria tych szkoleń. Zatwierdzona dokumentacja naborowa już we wrześniu została zawieszona na naszej stronie internetowej, gdzie można te dokumenty sobie było z nimi się zapoznać. Myślę, że ten okres do ogłoszenia naborów to jest taki najlepszy okres dla naszych potencjalnych grantobiorców, aby sobie przemyśleć, jakie mają potrzeby, w jakim zakresie mogliby realizować swoje pomysły i czy spełniają przede wszystkim warunki. Ja bym tutaj poprosiła panią dyrektor Annę Jóźwiak, żeby przybliżyła, zanim jeszcze przejdziemy do informacji, w jakich kierunkach można granty będzie składać, to żeby jeszcze pani Ania nam opowiedziała trochę o pracy bieżącej. Dzień dobry, witam Państwa. Tak jak pani prezes tutaj wspomniała, nasze działania skupiały się rzeczywiście na przygotowaniu dokumentacji, na otworzenie naborów wniosków i również konkursów, które nas czekają już od stycznia przyszłego roku. Ale również działaliśmy i prowadziliśmy różnego rodzaju warsztaty animacyjne dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców miasta. Prowadziliśmy cykl szkoleń również dla członków rady. Prowadziliśmy spotkania z przedstawicielami trzech sektorów w ramach formuły Śniadania Trzech Sektorów, o której pewno Państwo słyszeli.
Poza tym mieliśmy możliwość kontaktowania się z naszymi potencjalnymi beneficjentami, czyli z osobami, podmiotami, które chcą napisać wnioski, chcą otrzymać pieniądze na wsparcie swoich pomysłów, swoich projektów. Dlatego realizując i przygotowując dokumenty, myśleliśmy również o nich. Chcieliśmy zapewnić im jak największe wsparcie, jeżeli chodzi o przygotowywanie tych wniosków. W związku z tym, dlatego tak często się spotykaliśmy, ale również ten okres tych 3 tygodni, praktycznie trzech i kawałka tygodnia do ogłoszenia naboru wniosku, to jest czas dla tych podmiotów, które chcą złożyć wnioski. To jest czas, żeby przyjść, zastanowić się, czy osoby, czy podmioty spełniają kryteria, czy mogą otrzymać wsparcie, czy chcą realizować projekty, z czym to się wiąże, zarówno jeżeli chodzi na etapie składania wniosków, jak i ich realizacji. W ramach działań bieżących prowadzimy w tym momencie, do końca roku przewidujemy realizację jeszcze 2 warsztatów animacyjnych. Spotkamy się na pewno na jednych śniadaniach 3 sektorów. Poza tym myślę, że tutaj pan członek zarządu, pan Jerzy Chudzyński, opowie również o innych formach działalności naszego stowarzyszenia. Pan Jerzy? Tak, to są błędy odpowiedzi, dobrze. Więc jeżeli już to uzupełniając to, co powiedziała pani Mania, ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że wbrew temu, co mówiła pani prezes, tak naprawdę nie czekaliśmy, aż te dokumenty zostaną tutaj załatwione, tylko podjęliśmy szereg innych działań. Były to działania animacyjne, o których już była mowa. Ja podam przykładem takim działań animacyjnych była wizyta studyjna w miejscowości Gostycyn, gdzie pokazaliśmy działającą spółdzielnię socjalną oraz wioskę górniczą. Były rozmowy, w jaki sposób do tych działań można tutaj podejść, jak założyć te różne formy działalności. No, również mowa była o tych tutaj zadaniach czy spotkaniach w ramach śniadania 3 sektorów, o szkoleniach w ramach również funduszu społecznego europejskiego, no ale przede wszystkim również takie działanie, które myślę, że skierowane było do dzieci i młodzieży, mianowicie jako LGT żeśmy napisali projekt finansowany z Fundacji Anvil pod nazwą Kiedy byłem w twoim wieku. To były takie działania, które pozwoliły dzieci i młodzieży tych środowisk zagrożonych, przede wszystkim jeżeli chodzi o Śródmieście Wrocławka, ale nie tylko, które mogły tutaj się zająć i w ramach tych właśnie zajęć być w parku etnograficznym w Kłupce, uczestniczyć w zajęciach tanecznych, w warsztatach dziennikarskich, których też myślę, że takim efektem będzie wydanie publikacji, która będzie formą związania seniorów wrocławskich właśnie z tym młodym pokoleniem, czyli w ramach właśnie tych warsztatów dziennikarskich będą wywiady z seniorami, jak to w czasach, kiedy nie było internetu, nie było tych wszystkich elektronicznych środków przekazu, żyło się, jak spędzało się wolny czas i w jaki sposób się uczyło, bo to też uległo wszystko ewaluacji, tak? Także myślę, że to są te najważniejsze działania. Tak, jeśli chodzi o granty, które chcemy ogłosić, bardzo ważnym elementem teraz dla potencjalnych grantobiorców jest fakt, że podczas naborów jest przewidziane doradztwo. Oczywiście nie jest ono takie jakby w pełni możliwe do realizacji, gdzie będzie można całe dnie spędzać i wspólnie jakby tworzyć projekt, bo to jest niestety ograniczone czasowo. Dlatego no, wychodzimy z taką propozycją, żeby ułatwić grantobiorcom pisanie wniosków. Jednokrotne spotkanie na jeden podmiot przewidujemy około 60 minut. Tutaj pani Ania będzie odgrywała w tym zakresie ogromną rolę. Chciałabym, żeby też pani Ania przybliżyła państwu, a to jest najważniejsze w tej chwili, bo terminy to jest jedno, jakimi kwotami dysponujemy, będziemy dysponować i przede wszystkim w jakim zakresie te granty będzie można realizować. Może krótka informacja, kto może się ubiegać o grant.
wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. To jest podstawowa informacja, czyli zarówno organizacje pozarządowe, jednostki sektora publicznego, ale również przedsiębiorcy, czy tak zwane stowarzyszenia zwykłe, bo często takie pytanie pada, również mogą ubiegać się o grant w Elgiedzie. Jakie pieniądze? Wysokość grantu wynosi do 50 tysięcy lub do 150 tysięcy. Ważne jest, jaki rodzaj działań przewidujemy w trakcie pisania i realizacji projektu. Projekty, które będą dotyczyły wsparcia osób przy zatrudnianiu, czyli wzrostu tak zwanej efektywności zatrudnieniowej, te projekty będą większe, one będą do wysokości do 150 tysięcy, natomiast wszystkie pozostałe to są dofinansowanie do wysokości do 50 tysięcy. Na co? Kluby samopomocy, świetlice środowiskowe, ale również wszelkiego rodzaju kluby młodzieżowe, również takie nieformalne, które wiemy, że funkcjonują na terenie naszego miasta, albo niektóre organizacje myślą o ich założeniu. Myślimy również właśnie o wsparciu projektów, gdzie przewidziana jest aktywizacja społeczno-zawodowa, czyli szkolimy osoby zagrożone wykluczeniem i później zapewniamy im możliwość realizacji swoich umiejętności i zatrudnienie tych osób. Również wsparcie otrzymają projekty, które realizują idee samopomocy, idee wolontariackie, również takie, które myślą o kreowaniu lokalnych liderów. Ostatnim przedsięwzięciem, na które można otrzymać wsparcie, to jest tak zwany rozwój wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej. Są to projekty stricte szkoleniowe. Nie chcielibyśmy tutaj wchodzić w kompetencje ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, ale myślimy, że bardzo ważne jest, aby nasi mieszkańcy i przedstawiciele również samorządów, jednostek, które zajmują się osobami z pogranicza, z osobami, które są osobami wykluczonymi społecznie, aby miały wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznych, spółdzielni socjalnych i taki właśnie również będzie również możliwość uzyskania takiej formy wsparcia na takiego rodzaju działania. Tu jeszcze tylko nie wiem, czy głos chciałyby zabrać panie z Rady Programowej. Tak jak wspomniałam, Rada Programowa zacznie opiniować wnioski od 6 stycznia. Wszelka dokumentacja dotycząca pracy jest zamieszczana na stronie internetowej. Pani Mario? Szczegóły, jeżeli chodzi o ocenę, to będą zamieszczane razem z w momencie, kiedy będzie ogłoszony nabór. Natomiast jeżeli chodzi o samą pracę Rady Programowej, no to Rada będzie się skupiała na ocenianiu wniosków. To są osoby, które są z Włocławka i znają doskonale środowisko lokalne. Myślę, że też w momencie, kiedy na przykład, jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie wymagało to wykluczenia, to też w sytuacji, kiedy na przykład z Rady ktoś złożył wniosek jako jego organizację, przedstawiciel organizacji, no to będzie wykluczenie, ale no, czeka nas ciężka praca i mamy nadzieję, że pomysły będą fajne, ciekawe i skierowane do środowiska lokalnego. Czy jeśli mogę dołożyć jeszcze tutaj, bo z tego, co mówiła pani Ania, usłyszałam, ja myślę, że będzie bardzo istotne dla przyszłych grantobiorców fakt, że wkład własny wynosi tylko 5% i fakt, że może on być wniesiony nie tylko w formie finansowej, ale również w formie osobowej lub rzeczowej. Także to myślę, że tutaj zachęci, bo jest to niski wkład własny. Ale to jest ogłaszane w dokumentacji naborowej. Dokładnie. Ogłoszenie naboru będzie 20 listopada i wtedy ta podstawa prawna będzie obowiązywała. No rozumiem. Tak. Ale trzymajmy się tego, że zapisy, które obowiązują dopiero w dokumentacji będą ogłoszone 20 listopada. Żeby był jednakowy czas dla wszystkich grantobiorców do zapoznania się z całą dokumentacją wymaganą do złożenia wniosku. Także podsumowując, najważniejsze jest to, że w końcu będziemy mogli te granty ogłosić. Ogłoszenie nastąpi 20 listopada poprzez upublicznienie na stronach internetowych. Od 6 do 21 grudnia będziemy przyjmować wnioski. Wnioski będą przyjmowane zarówno w wersji elektronicznej, tak, jak i w wersji papierowej. Zgadza się.
I jeśli będą, mówię, takie zapytania, możliwości, bardzo prosimy o kontakt z biurem. To jest taki okres. Tak. Tak. To może jeszcze na czym ma polegać wsparcie? Tak. To jest istotne. Od momentu ogłoszenia, w jakim terminie można. Osoby, które interesowały się pracami lokalnej strategii, lokalnej grupy działania i które znają lokalną strategię rozwoju, wiedzą trochę więcej na temat doradztwa, ale pokrótce, w trakcie ogłoszenia, od momentu ogłoszenia naboru do 5 dni przed zakończeniem jego, przed jego zamknięciem, czyli tak naprawdę przez 3 tygodnie, biuro świadczy bardzo intensywne usługi doradcze dla potencjalnych wnioskodawców. Są to zarówno przeprowadzone szkolenia przeze mnie w trakcie ogłoszenia naboru, ale również indywidualne doradztwo. Doradztwo nie obejmuje wypełniania wniosku. Pracujemy, umawiamy się z przedstawicielami organizacji, podmiotów, instytucji na indywidualnie na spotkania, które będą trwały maksymalnie godzinę. Pracujemy w trakcie tych spotkań na materiałach, które już są przygotowane przez daną organizację. Organizacje mają czas, żeby przemyśleć pytania skierowane do pracownika biura, a my będziemy mieli możliwość odpowiedzenia i ewentualnie naprowadzenia, w jaki sposób wypełnić poszczególne elementy wniosku. Natomiast, tak jak podkreślam, nie piszemy wniosków, bo to również się często pojawia. Nie dyktujemy regułek, wskazujemy elementy, które powinny się tam znaleźć, ale nasza pomoc ma wskazywać kierunek, a nie służyć wypełnianiu wniosków.